Witam serdecznie, jestem Chaba. i dzisiaj wracamy do serii Growa Ruletka. Oczywiście mamy kolejny kod Steam Premium CDK i zobaczmy, co tym razem nam się trafi. Mamy kodzik, jak widać, i zobaczmy. Bibliotekę gier, aktywuj produkt Steam. Zgadzamy się oczywiście na wszystko, wklejamy kod i Septera Core Steam. Złoty 71. Dobry wynik. Cokolwiek to jest, ciężko powiedzieć. Więc oczywiście aktywujmy ten produkt, ściągnijmy go i za chwilę wracamy. Okej, okay, po wielu próbach u próbach ustawienia wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Udało nam się odpalić Septerecore i musiałem naprawdę mocno pokombinować, żeby to wszystko się udało. Jeszcze spróbuję tutaj chwilkę ustawić to okno, mam nadzieję, że mi się uda. I wtedy oczywiście wrócimy do Was. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No, nie tak łatwo to ustawić niestety. Musiałem poprzestawiać monitory, zmieniać rozdzielczości itd. itd. I w miarę to w końcu wygląda, więc odpalmy sobie grę, nawet nie sprawdzając szczerze, powiedziawszy o co w tym wszystkim chodzi. Ale z tego, co widzę, wygląda mi to troszeczkę na jakiegoś RPG. -a. Dobra, nie będziemy tutaj słuchać, tego mamy mało czasu, oczywiście na grę, więc zobaczmy, co tutaj ciekawego ma do przekazania. O, jeszcze coś tu ucina. Poczekajcie sekundę. Ok, tu się wszystko nagrywa, czyli jest dobrze. Możemy wrócić do gry. Co my tu w ogóle mamy? Sterujemy tą postacią, jakaś kobieta. Na dole mamy healing items. Ok, key items. Mamy tutaj jakieś rzeczy do leczenia się. Aha, czyli coś na wzór, jakby. Jakiegoś RPGa. No okej. Okay. Cała produkcja na pewno jest dosyć starodawna. Musiałem oczywiście odpalić ją w ustawieniach. Z kompatybilnością z Windows 95. Więc szczerze. O znaleźliśmy chleb. Miło z ich strony. Więc szczerze powiedziawszy. Nie każdemu na pewno. Będzie się chciało tu wszystko to zmieniać i ustawiać, żeby to jakokolwiek odpalić. No, ale obiecałem Wam grę, więc będziemy oczywiście grać w nią i zobaczymy, co ciekawego będziemy mogli tu zrobić. Mamy łóżko, z którego widzę, że możemy skorzystać. Aha, już. No, okej, okay. pogadajmy tutaj z tym osobnikiem. A, to nasz wujek. Kurczę, totalnie nie rozumiem o co tu wszystkim chodzi. A, nasze imię to Maja. Tu mamy możliwość. Aha, mamy tutaj możliwość wyboru ścieżki um, dialogowej, czy tego dialogu, co chcemy opowiadać. No, i zobaczmy. Bla, bla. Ok. Chciałbym ogólnie stąd gdzieś pójść. Nic więcej chyba tutaj nie ma. Teraz zobaczmy, bo nie wiem, czy mi czegoś nie ucina. Dokładnie, coś mi tutaj ucina lekko ale widzę, że niewiele. Yy, mamy ogólnie iść do klasy jakiejś i na jakieś zajęcia. Tu mamy wyjście. Gra jak na razie no, mało intuicyjna na pewno, ale myślę, że to jest gdzieś koło 2000 roku data produkcji, może nawet troszkę wcześniej, bo duże nawiązania, jeśli chodzi przynajmniej o grafikę, do pierwszych Falloutów, gdzie wyglądało to szczerze powiedziawszy bardzo podobnie, jeśli właśnie chodzi o oprawę graficzną, i sam klimat wygląda także bardzo podobnie, całość, przynajmniej na początku, bardzo liniowa prowadzi nas w jedno konkretne miejsce. Raczej, nic tutaj więcej nie mamy do wyboru. Ale tak jak mówiłem, zmarnowałem chyba blisko z pół godziny, żeby ustawić to. Nagrywanie, chociaż najpierw 20 minut, żeby odpalić samą grę, a później żeby ustawić jakikolwiek sposób, żeby dało się to nagrać. No i w końcu, po długich próbach się nam udało. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo mam pojęcie, co mamy tutaj robić. No, ale spróbujmy doprowadzić. Bla, bla. Jesteśmy w sklepie. Zobaczmy, co my tu mamy. Możemy kupić silnik. Możemy kupić turbo silnik. A, powiększy nasz e, możliwość strzelania. Mamy 350 monet, więc raczej nie poszalejemy tutaj. I chyba nic więcej tutaj nie możemy zrobić w tym sklepie. Więc może po prostu go opuśćmy i spróbujmy znaleźć tą klasę, do której mieliśmy iść. Tu jest jakaś ekipa. Czy rozmowa z nimi? Raczej nie ma sensu. Więc szukajmy dalej tej szkoły, do której mamy się udać. Widzimy tutaj jakieś roboty. Oha, tu jest chyba już koniec naszej mapy. Jakieś opcje dialogowe, nie będę tego słuchać, no bo. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo mam ochotę się skupiać na tym. Może troszkę źle to robię oczywiście, ale szczerze powiedziawszy, no naprawdę gra mnie już wymęczyła samym próbą uruchomienia. Mamy tutaj oczywiście różne dziwne rzeczy do kupienia, armory jakieś, no ale raczej nas na razie na to nie stać. Spróbujmy jakoś opuścić oczywiście to miasto. Ewentualnie dojść w miejsce, gdzie mamy quest'a. Tu mamy key items. Key items nie mamy niestety żadnych. Tu mamy item'y, które nas leczą. Tu są opcje, skill'e. O! Mamy tutaj skile mamy fate karty jakieś. Rifle shot, rifle vulkan, ok. Wszystko się zgadza. Możemy stworzyć jakieś party. Mhm. I small engine vest. Szkoda, że. Okej, okay, co my tu mamy? Nic ciekawego. Szukam możliwości jakiejś. Tu jest kolejny prawdopodobnie sklep. Mało nas to interesuje. Ale zobaczmy konkretnie co tu jest. Tu są właśnie przedmioty różne do leczenia się. Dobra, wypadamy stąd. Jakiś osiłek. No, ale raczej sobie nie pogadamy z nim. Jeszcze źle kliknąłem. Dobra, idziemy dalej w takim razie. I szukajmy jakiejś, może walki, albo czegoś, co dałoby nam możliwość pokazania tej gry w całości. Szczerze powiedziawszy, sama gra, jakaś na razie, przynajmniej nie oczarowała mnie, ale to pewnie dlatego, że. Nie bardzo rozumiem o co tu wszystko, o co chodzi. Widzimy świat lekko post apokaliptyczny. Jakby coś niedobrego tu się stało. Pełno powybijanych okien jak widzicie. Grafika no jak na te czasy nie powala. Może w okresie kiedy była wydana miała jakieś tam swoje... Plusy, natomiast ścieżka dźwiękowa praktycznie nie istnieje, jak zapewnie słyszycie, i to chyba raczej nie zachęca do jakiegoś dłuższego spędzenia z tą grą większej ilości czasu. Aha, jeszcze na drugim monitorze kliknąłem niechcący. Sorry za to. Czy my stąd możemy iść? Nie bardzo. W tamtą stronę już niestety mamy koniec. Czy mi się uda wyjść w ogóle z tego miasta? Czy rozmowa z robotami? Hmm, chyba nam nic to nie da. O, możemy przejść na inną tutaj mapę. Tu mamy Smelting Complex, Junk Heap, Downtown Oasis i chyba to wszystko niestety. Ciężko powiedzieć, gdzie my byliśmy. Spróbujmy iść na złomowisko. Tutaj może znaleźć się jakiś przeciwnik do, dla nas. Zapewne widzieliście, albo może dobra, może nie widzieliście, ale na moim kanale pojawiła się nowa seria pod tytułem Retrogranie, do której oczywiście serdecznie zapraszam. I tam właśnie będziemy grać w tego typu gry. Natomiast. Aha, nie można wejść tam, czyli tak naprawdę możemy się równie dobrze cofnąć, nic tutaj nas e, nie czeka dobrego. I właśnie na tej, w tej serii będziemy grać w tego typu gry. Jak ta, to są gry dosyć wiekowe, tylko będziemy. Ja będę wypierać tytuły, które miały naprawdę ogromny wpływ na mnie. Więc myślę, że same te tytuły będą dużo ciekawsze. I co, i koniec? Coś się dzieje. Aha, mogę na to spojrzeć. Spoko. Z tym, że niekoniecznie chcę. No, ja znowu gdzieś kliknąłem. Sterowanie mało intuicyjne, oczywiście. Same ta interakcja tutaj. To menu, i tak dalej, i tak dalej, raczej nie zachęca do dłuższej rozgrywki. Może się mylę, może faktycznie ktoś kiedyś w to grał i bardzo mu ta gra odpowiadała. No ale. Sorry. O! Tutaj też nie możemy wejść. Super. Czyli pozostaje nam Downtown Oasis, i to jest miejsce, z którego my wyszliśmy. Czyli wracamy do punktu wyjścia. No, jeśli ja w ciągu pół godziny, które zaplanowane, mam co najmniej pół godziny na tą grę. No, fajnie, że zostają daleko, starają się być daleko od pustyni. No, ale widzę, że. Kurczę, znowu źle kliknąłem. To są te problemy. No. Chciałbym znaleźć stąd jakieś wyjście, no bo naprawdę, 20 minut, o Coś tu się dzieje Gdzie ja jestem? No tak, też zauważyłem, że coś się dzieje, bo nie chcieli mnie wpuścić w tamte tereny, ale tu mamy bar jakiś po prostu, a Nie wiem, czy tu coś nam to da. Pewnie, jakbym zaczął czytać, może te dialogi, to może coś by mi się rozjaśniło. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest sens. Zobaczmy, co oni tu mają do powiedzenia. Raczej nic ciekawego tutaj mi się nie wydarzy. No szkoda, że nie ma jakiegoś miejsca, gdzie byłyby podane questy, jakiś questlock, coś takiego, notatnik, obojętny tak naprawdę. Dobra, spadamy stąd, bo widzimy, że yy, dalej tutaj nic więcej nie możemy zrobić. No bez sensu byłoby szukać jakichś poradników do tej gry, solucji czegokolwiek, no bo jeśli ja w ciągu pół godziny naprawdę mam doświadczenie w różnego typu grach, jeśli w ciągu pół godziny nie będę w stanie wyjść z tego miejsca, no to naprawdę jest to albo z tą grą źle, albo ze mną. I niestety myślę, że jednak przychylę się do tego stwierdzenia, że z tą grą coś jest nie tak. Aha, to jest to miejsce, gdzie nie mamy wyjścia, oczywiście super, więc możemy z powrotem wracać Czy da się tu jakoś... O, mogę trzymać po prostu myszką i on sobie będzie szedł. Coś na wzór Diablo 1. No i tak wspominałem właśnie tą drugą serię, którą zacząłem nagrywać i myślę, że jest szansa, że wam się ona spodoba. Staram się ją troszeczkę teraz bardziej rozreklamować, między innymi Joe Monster. Tam, stamtąd możecie przybyć do mnie. Jeśli tak, no to serdecznie witam. Z, oczywiście, także w kilku innych miejscach e, reklamy z tej serii będą się pojawiać. Więc miejmy nadzieję, że kanał się no, będzie rozwijać w dalszym ciągu. Nie no, spoko, że stara się tutaj coś. Nie, no, tu byliśmy wypad. I właśnie w tej serii, o której mówię będą się pojawiać fajne tytuły. Teraz na kanale oczywiście jest Dune, to jest pierwszy odcinek. W następnych odcinkach będą takie tytuły jak Syndicate, będzie na pewno Red Alert, będzie Max Payne 1. Co tam jeszcze ciekawego na pierwszy ogień Fallout 1, pewnie się znajdzie może dwójeczka, chociaż szczerze wątpię. Jedynka raczej na pewno. Szczerze powiedziawszy, teraz średnio pamiętam. Jeszcze inne plany, ale myślę, że każdy znajdzie sobie coś ciekawego w tych tytułach. Więc jeśli chcecie, oczywiście, jeszcze jakieś inne tytuły, no to macie swoje ulubione gry. To możecie oczywiście pisać w komentarzach. Ja będę starał się te różne gry nagrywać. Dobra, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, co ja tu mam zrobić. Więc pójdźmy spać. Może to coś rozjaśni nam. A może nie. Mamy pasek prawie pełny. Nie wiem czego, bo nie da się tego sprawdzić. Mamy jakieś jedzenie. Ale co ja mam tu do jasnej Anielki zrobić, żeby nie przeklinać, bo mogą to oglądać młodsi widzowie, oczywiście? Fajnie, że tu jest lodówka. Już ją do niej zaglądałem. Jesus, co to jest za. Nie będę przeklinać. Co to jest za szmelc? O! To jest ładne słowo. Jestem przerażony tym, co widzę na własne oczy. Ale ktoś mnie pewnie będzie jechać później. Ta, nie umiesz grać w to i wypowiadasz się. No ale właśnie o to w tej serii chodzi. Chodzi o gry, które. Można bardzo łatwy, fajny sposób sobie pograć i nie tracić przy tym zbędnego czasu na różne dziwne rzeczy. Tak, werpegi powinno się czytać linie dialogowe wiem o tym. Ale. To jest tak nieintuicyjne. Aż chciałbym sprawdzić, który to był rok wydania tej gry. Bo szczerze powiedziawszy, coraz bardziej się skłaniam na jakieś lata 95 rok. Bo tak to zaczyna dla mnie wyglądać, gdzie gry wtedy oczywiście każdy starał się zrobić coś innowacyjnego i nie zawsze to wychodziło na dobre i to jest chyba właśnie element, który niestety nie wyszedł na dobre. Pamiętam, że miałem iść do jakiejś szkoły, ale gdzie jest szkoła? Kajnanung, no idea. No przecież nie będę wychodzić po raz kolejny poza tą mapę, bo tutaj nic więcej nie mogę, nigdzie nie mogę iść. Na pusty. O! O! Oho! No już troszeczkę się wyjaśniło. Czy mogę gdzieś tutaj iść, w jakieś sensowne miejsce? Tu jest pompownia jakaś. Spoko. Świat wygląda dosyć, coś jak chyba świat dysku. Nie, świat dysku był na żółwiu tym. Natomiast to wygląda na. Kurczę, gdzieś już to widziałem. Właśnie takie wyspy latające, unoszące się w powietrzu. Coś mi się kojarzy, ale teraz. Nie potrafię przywołać niestety tytułu. Dobra, idziemy na złe tereny: Badlands. O, musiałem się cofnąć, żeby wejść tutaj. No spoko. Nie ma to jak dobra nawigacja w terenie. Więc szukajmy. O, tu coś jest. Jak ja mam to zabić? Nie uciekaj ode mnie. Chodź tu. Teleportowaliśmy się. Dobra, on mnie atakuje, nie trafiam, czyli gra... Widzimy, tu mamy naszą inicjatywę prawdopodobnie. 2 HP. I teraz powinien być mój atak. Dobra, mamy. Oczywiście run away, mamy skill'e, rifle shot, rifle vulkan. Strong, atak. Gatling. Ciekawe czy to ma jakiś wpływ, gdzie celujemy. Walka turowa, co jest ciekawym rozwiązaniem, oczywiście w tego typu grach, trochę nawiązanie do japońskich tytułów, gdzie walki turowe i w ogóle gry turowe były bardzo popularne. Według mnie ciekawe rozwiązanie i szczerze powiedziawszy, bardzo lubię, właśnie, turówki, między innymi, oczywiście Fallout Tactics który także miał podobne rozwiązaną walkę. Natomiast wyglądało to na pewno dużo, dużo lepiej. Eee, widzimy, dostaliśmy trochę punktów doświadczenia. Za chwilę będziemy mieli kolejnego potwora. I co znowu, gdzieś będziemy skakać. O, ale piękny skok. Nie wiem, co to za liczby. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Możemy mieć osobę w party, widzimy. Eee, spróbujmy. Ciekawe, gdzie jest moje HP. Czy ktoś wie, gdzie jest moje HP? Ja rozumiem, że mogę się leczyć, tylko kiedy ja powinien się leczyć? Jeśli to mi przywraca 250-50 HP, to chyba niezbyt wiele na razie straciłem, bo około 5. Więc myślę, że raczej nic mi się złego nie powinno stać mimo wszystko. Nie no, sama. Zobaczcie jak on podskakuje. Jezus. Ile on tak będzie skakać? Co to jest? Co to jest? 15 sekund? 12 sekund? Ale co 12 sekund? Dzie czy to jest 9 HP, że mi zostało? 6? 3? A on ma 34? Czy to jest 34 z 34 teraz? Skąd ja mam to wszystko wiedzieć? Zaraz zobaczymy. Może uda mi się go zaatakować? W co wątpię, bo on ma taką inicjatywę, że. Aha, nie mogę mieć tego silnego strzału, mogę tylko medium strzał, czyli jak go trafię w ogon, chyba nie ma to żadnego znaczenia. Ok, 7 HP mu zabrałem, to się widzimy nie zmieniło, więc nawet nie mam szansy, żeby zobaczyć ile on ma HP aktualnie. Widzimy, że nasze strzały. Czy mi to się będzie ładować? A, ja mogę zatrzymać i strzelać w momencie, kiedy mi to się naładuje. Jeśli jeden pasek mam naładowany, to mogę chyba pojedynczy tylko ten strzał wykonać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. I on dlatego chyba mnie wtedy tak często atakował. Bo ja po prostu nie naciskałem tego paska. Zobaczmy. Mamy trzy. Tak jest. O, coś ciekawego odkryliśmy. Ale widzę, że walka z tym potworem może być dosyć interesująca. Ok, trzeba strzelać, póki mamy. Myślę, że może już mu zostać właśnie. Mało HP. Tylko szkoda, że tego nie widać. Dostaliśmy 41 punktów doświadczenia. Złoto otrzymaliśmy. I teraz pytanie, czy ja się powinienem wyleczyć? Chyba tak. Uh, Core Energy Key Items nie mam Key Items. Zobaczmy, będziemy szli dalej. Czy ja tu mogę jakiś level up zrobić cokolwiek? Tu są jakieś karty fejta. Nie mogę ich używać niestety. A ile ja potrzebuję? Punktów doświadczenia, żeby zdobyć level. Skąd ja mam to wszystko wiedzieć? O, Nie, wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby z nim walczyć, zważywszy, że mam HP dosyć mało. Użyjmy sobie tego korzenia. No, 205 strasznie duża strata, niestety, jeśli chodzi o HP. Natomiast no, czasami trzeba coś takiego wykonać. Nie chcę umierać od razu na samym początku naszej przygody. Poczekajmy sobie oczywiście na ten najmocniejszy strzał. O, nie trafił. Dobra, mamy strzał. 13 HP zabrane. Kurczę, nie pamiętam ile wtedy tamten miał, ale jakoś niedużo, bo te czerwone chyba był mocniejszy ten co walczyłem, natomiast ten już jest... Słabszy, i to jest chyba ten typ boch e, potwora, z którym walczyłem na samym początku i pamiętam, że on wtedy dostał mocny strzał. Dokładnie. Ok, mamy kolejne punkty doświadczenia. Mamy drugi level. I co teraz? Jak mam drugi level, czy ja mogę coś tu wydać jakieś punkty? Tu coś się zmienia na górze. Złoto nam przybywa. Nie wierzę. Nie mam zielonego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Znaczy, dobra, rozpracowałem system walki. To jest jakiś plus. Ale. Ale nie, to, to jest straszne. Dobra, możemy iść tu dalej. Widzimy, zobaczmy ten most. Czy uda nam się przejść przez most? Udało się. O. Tu jest świątynia. O tej świątyni już wcześniej rozmawialiśmy z bohaterami, Aziz Temple, i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Czy będziemy musieli z kimś walczyć? O, co jest? czemu wszyscy uciekli od nas Aha czyli tu mieliśmy przyjść Dobra co się um, Water Fate Card Co to jest Water Fate Card atak. Widzimy, że... Aha! Użycie tej karty będzie nam zużywać Te punkty, które tu nam się na górze pojawiają, i zejdą nam one do zera. Czy ja mogę tego jakoś użyć? Co ja zrobiłem? Użyłem tego, dodałem to do party? Nie wiem. To jest dziwne. Dobra, tylko ciekawe co teraz. Szkoda, że nie słucham jednak tych y, dialogów, bo myślę, że mogłoby się dużo rzeczy wyjaśnić. No ale okej. Okay. Mm, możemy wrócić tutaj, oczywiście, na mapę świata. I spróbujmy wrócić sobie stąd. Mamy wejście oczywiście na Badlands, skąd przybyliśmy i niestety chyba nic tutaj więcej się nie znajdzie dla nas i tym samym tą samą drogą musimy wrócić. O, widzę, że się chłopaki odrodziły, no te podskoki są tragiczne, sorry, ale... Ok, użyłem tej karty. I co on się utopi teraz? 6. Serio. 6 HP mu to zabrało. Jakaś super ekstra premium karta, a to mu zabiera 6 HP. Czekaj, czy mogę z dwoma naraz walczyć? Pewnie nie. Dobra. Hmm, czy ja mam z dalej. Eee, dalej mam tą kartę, więc jest ok. Oczywiście spróbujmy go zastrzelić. Silnym uderzeniem 16 HP, Jezus Maria. Mamy kolejne tutaj, widzimy, umiejętności, znaczy punkty doświadczenia. Spróbujmy ominąć sobie tamtego czerwonego, bo on był dosyć silny. W sumie to moglibyśmy tu równie dobrze, tego też pewnie udałoby nam się ominąć. Ale już zawalczmy. Nie wierzę w to co widzę na tym ekranie. Szczerze powiedziawszy, dawno, dawno temu kupiłem sobie na G2A 10 kluczy. Randomowych zupełnie. Pewnie widzieliście moją bibliotekę gdzieś gier na którejś z ekranów jak właśnie nagrywam tą serię. Widzieliście, że trochę tego jest yy, około tam 40 tytułów w takim głównym folderze, plus jeszcze drugi folder a mogłem chyba go strzelić trochę słabiej, i tak, żebym go pewnie zabił. I widzieliście, że tych tytułów dosyć sporo jest i właśnie wtedy trafiłem na najgorsze gry, jakie tylko chyba się dało znaleźć i szczerze powiedziawszy, no, tego się spodziewałem, że tak to się może zakończyć. Gdzie jest to wyjście? Przecież ja stąd przyszedłem jakoś. Okej, okay, tu. I szczerze powiedziawszy, wiedziałem, czym grozi ta seria, w którą właśnie gramy. Że może się zdarzyć naprawdę wiele różnych dziwnych rzeczy, i te właśnie rzeczy zaczynają się zdarzać, yy, grając w ten tytuł. Myślę, że na gra może mieć jakiś tam ciekawy wątek fabularny. ale sama rozgrywka wygląda tragicznie. Okej, okay, tu jest kolejna postać, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Aha. Major jest z tym złym. Natomiast ten grab widzimy Tak jakby tworzy różne tutaj osoby osoby, różne roboty. Czy ja mogę dojść do tej lodówki? No czemu tamto mogę otworzyć, lodówkę te już nie mogę. No ok. I czy to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą obecność tutaj nie o nie, coś tu jest Power Generator Czy my potrzebujemy power generatora? Pewnie niekoniecznie, ale dobra. No, i tak jak wspominałem, spodziewałem się tego, że te gry mogą być różne, ale nie mam pojęcia, co mam myśleć, akurat o tym tytule. Wygląda, jak wygląda, wiadomo, nie jest to nowa rzecz. Oho, to chyba jest nasz koniec. O, mamy więcej HP, maksymalne HP przynajmniej. Tylko teraz pytanie, zaraz, bo ja się muszę wyleczyć na pewno. Czy jest szansa, że mnie ja się wyleczył w jakiś sposób? Mamy chleb. To chyba nas zaboli. Mm, dokładnie. Zacznijmy może od tego. Ale to one pewnie mają gdzieś ze 30 HP 15. W sumie te ich uderzenia może nie są jakieś mocne. Natomiast zobaczmy wtedy było 5, teraz jest znowu 5. Ten używa kart. A, jeszcze go wyleczył. Super! On ma czerwone włosy. Czy to coś zmienia? Czy on jest healerem tutaj w tym zespole? Czy ja powinien także użyć a Nie, bo ja nie mam tutaj punktów, chyba że użyć karty. Czy on znowu go będzie leczyć? Ciekawe w każdym bądź razie, no gra ma szansę oczywiście na jakieś tam swoich fanów. Nie wiem na jak, na ile jest ta rozgrywka zaawansowana tutaj. Czyli różne właśnie questy i tak dalej, które musimy wykonać, czy ta cała przygoda jest interesująca, ciężko powiedzieć. Jak na razie idziemy troszkę po omacku i no mnie na pewno gra nie przekonała nie wrócę do niej. Nigdy, chyba że nie wiem, coś bardzo dziwnego musiałoby się stać. Nawet nie patrzyłem, ale jest szansa, że ich wszystkich wybije stąd. Więc, no. Chcecie? Zachęciłem Was do samej rozgrywki. Podoba Wam się to, co widzicie? Ok. Nie ma problemu. Natomiast mnie na pewno nie przekonacie do powrotu do. Jak to się w ogóle nazywa? Coś tam, coś tam, kor chyba. Dobra, ten niech będzie. Chociaż pewnie leczącego powinien najpierw zabić. Natomiast e, trzeba być. Okej. Okay. Udało się. Natomiast mnie, tak jak mówiłem, nie przekonacie do powrotu już do tego czegoś. No, że mu właśnie atakuje. No, trzeba pamiętać o tym, żeby atakować. Przydaje się to, oczywiście, ułatwia na pewno rozgrywkę. Ja po tej walce niestety zakończę już nagrywanie tego odcinka. Mam nadzieję, że przypadł on Wam do gustu w jakikolwiek sposób. Umrzyj w końcu. Jeszcze się będzie leczyć, no nie wierzę. On się będzie jeszcze leczyć. Ciekawe jakie są szanse, że ja to w ogóle. Nie no, raczej powinien paść za sekundę. Ale jeśli on by mnie zabił, i znowu się leczy, naprawdę, ja go będę atakować, on się będzie leczyć. Natomiast ja go na, na szczęście mocniej atakuję niż on się leczy. Więc za chwilę jakoś powinien zakończyć swoją karierę? Super, może naładujmy do końca pasek? Zjemu zapewne zostało jakieś 1 HP, ale okej, okay. przestał nas przestał się leczyć. Prawie. Nie, ładuj się jednak. Okej, okay. on się ładuje. Uuu. 184 ekspo. Jezus, Maria. I kartę nową znaleźliśmy. Cóż za emocje, jak na grzybach. Jeszcze wstał. No ja chciałem tu wejść. Dobra, ja się oficjalnie poddaję. Po prostu po prostu nie. Więc jeśli podobał wam się ten filmik, mam nadzieję, że wam się film podobał, granie koniecznie, to łapka w górę, komentujcie. I do zobaczenia w następną sobotę oczywiście w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, środy gramy w retro gry, w soboty gramy w ruletkę, no a pozostałe dni tygodnia będą gdzieś tam zajmowane przez różne serie stałe typu FIFA i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Więc gorąco zapraszam do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia. Cześć.